Spotykamy się dzisiaj to już po raz kolejny, żeby wspólnie z władzami miasta, ze studentami oraz gośćmi zagranicznymi reprezentującymi zarówno nauczycieli, jak i Dymickie, też przedstawiciele administracji przyjechali do nas na International Staff Week. Wszyscy spotykamy się wspólnie, żeby podzielić się naszymi tradycjami, żeby poznać tradycje świąteczne innych narodów i żeby to przebywanie na Politechnice to nie było tak, jak jest na co dzień, tylko i wyłącznie uczenie się, poznawanie wiedzy, podwyższanie swoich kwalifikacji, ale żeby była to też radość. Czyli taki moment w oddaleniu od swojego kraju, od swojej rodziny, żebyśmy wspólnie poczuli tę świąteczną atmosferę i mieli taką dodatkową wartość, że tak powiem, dodaną, mieli nowych przyjaciół, poznali tradycje świąteczne. Bardzo się cieszę, że Politechnika zorganizowała takie wydarzenie. Już 11. spotkanie międzynarodowe studentów i są to studenci z całego świata. Ja zawsze powtarzam, że to jest największa siła, bo młodość i mądrość, studenci są w ogóle niesamowici. A to, że ściągnęliście ludzi z całego świata, to chwała dla was. My wspieramy jak możemy. Są programy dla studentów, ale generalnie chcemy ich zatrzymać w Białymstoku. Czyli mamy program, to się nazywa Graduate Housing Program, czyli dostaną studenci na preferencyjnych warunkach mieszkania, ale trzeba mieć średnią z ukończenia studiów 4,75 lub stypendia, które przyznaje pan prezydent, już drugi cykl, to jest 6 tysięcy brutto dla każdego studenta, który ma średnią 4,5 w ostatnim roku. Czyli my wspieramy wszystkich studentów, tych, którzy tu przyjadą i z zagranicy, i z Polski, żeby zostali w naszym pięknym mieście. Także to, co Politechnika robi, jest wspaniałą inicjatywą i bardzo gratuluję. Jesteśmy dumni z was.